Witam. Po przerwie od paletek zaczynam nową przygodę, więc pomyślałam sobie, że troszkę udokumentuję i rozruszam kanał jednocześnie. To, co widzicie, to jest jakieś 30-litrowe akwarium, jedno z dwóch, które mi zostało, które w tej chwili mam. Jest prawie puste. Były w nim krewetki. Kundelki po neokaridinach, i w tej chwili została tu jakaś jedna redka i jeden samczyk kundelka. A trafić tu mają baba Ulti Stripes, bo no, miałam już te krewetki jakieś 10 czy 7 lat temu. I wtedy wyginęły samoistnie, a sentyment do nich mi został. I teraz jakoś tak natchnęło mnie na powrót do nich, zwłaszcza że na OLX-ie znalazłam jednego sprzedawcę, który je ma i podzielił się. To znaczy sprzedał mi małe stadko, około 10 sztuk. Z wysyłką się udało, za co bardzo dziękuję, bo nie wszyscy się do tego rwą. Krewetki oczywiście dotarły bezpiecznie i do tego akwarium będą przeniesione. A w tej chwili, ponieważ przyjechały jakieś 2 czy 3 godzinki temu, przechodzą aklimatyzację powolną. Widzicie, wężyk jest podłączony do akwarium. I woda sobie kropelkuje do wiaderka na dole, bardzo powoli, bo nie mam ochoty ich zabić. A to są krewetki, które mogą być delikatne. Znaczy, może tak, nie są aż tak mocne jak klasyczne neokaridiny, z tego co pamiętam. No, ale nie są też tak delikatne, czy nie mają aż takich wymagań jak karidina. Więc zajrzymy teraz do wiaderka, co się z nimi dzieje. Zobaczymy. Ciemno, ale może uda mi się rozjaśnić jakoś. Teraz w miarę spokojne. Jak przyjechały, to troszeczkę się kręciły. Wiadomo, stres po podróży. Coś tam już troszeczkę widać. Paseczki mają. Są to dość duże krewetki. Dostałam kilka dorosłych, czy prawie dorosłych samic. Chyba samczyki też ze dwa widziałam, chociaż nie jestem pewna, ale raczej tak. No i trochę młodziutkich, które jeszcze nie wiem do końca na co wyrosną. No i teraz sobie czekają. No i gdzie woda kapie bardzo powoli. Jedna kropla na kilka sekund. Później może troszeczkę zwiększę przepływ, podwoję ilość wody, albo i potroję. Jak będę miała cierpliwość, czas to będę miała, ale nie wiem, czy wytrzymam. Bo oczywiście chciałabym je już zobaczyć w akwarium najchętniej. No i trzymajcie kciuki, bo uda się albo nie uda. Ja się specjalnie z wodą tutaj nie bawiłam. Jest po prostu kranówka. Co tu jest jeszcze w akwarium? Zaraz wyłączę oświetlenie. A raczej flash. Jest tu podłoże. Podłoże, tylko że spiekana glina oczywiście, czy raczej jak to nazwać? Podłoże, które było aktywnym. Natomiast jest to już dawno podłoże wyjałowione. Dawno straciło swoje właściwości, płukane było chyba z 10-krotnie w ciągu kilku lat, jakie używam w różnych zbiornikach. Trochę mchów, trochę innych roślinek, podstawowy filtr Pat Mini na gąbce, oczywiście nie oryginalnej, tylko większej. Kilka helenek jeszcze tutaj mieszka i ogólnie w akwarium chyba wszystko będzie grało. Pod zwykłe neokaridiny świetnie się spisuje, bo kundelki sobie tu bardzo dobrze radziły. No a pod stripesy może być różnie.
Nakręcę film oczywiście, jak będą już w akwarium, żeby można było im się bardziej przyjrzeć. No i mam nadzieję, że z czasem będziecie mogli obserwować razem ze mną, jak się przystosowały do zbiornika, czy je uda się rozmnożyć, czy będą żyły, czy nie daj Boże się nie powiedzie. No ale oby. Także pozdrawiam, no i zapraszam do oglądania, jak będziecie mieli chęć.